W tym ćwiczeniu podzielimy jedną liczbę zespoloną przez drugą liczbę zespoloną. Przy czym obie te liczby mamy zapisane w postaci trygonometrycznej. No i to jest właśnie to na pierwszy rzut oka skomplikowanie wyglądające wyrażenie. To jest nic innego jak po prostu iloraz dwóch liczb zespolonych zapisanych w postaci trygonometrycznej. W liczbie mamy jedną liczbę, jej argument jest równy 7 pi szóstych, widzimy, że tutaj jest taki sam argument kosinusa i sinusa, a moduł jest równy 7. No i ta liczba jest tutaj zaznaczona na naszym... Rysunku, który reprezentuje płaszczyznę zespoloną, jej moduł jest równy 7, czyli odległość od początku układu współrzędnych do tego punktu, który reprezentuje tę liczbę, jest równa 7, czyli rzeczywiście tutaj jest, mamy 7 tych okręgów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te okręgi mają pro, promienie kolejno: 1, 2, 3, 4, a aż daje do 7. No a argument jest równy 7 pi 6, co oznacza, że jak zmierzymy kąt od dodatniej półprostej rzeczywistej do tego odcinka, który właśnie narysowałem to ten kąt tutaj będzie równy 7 pi 6 No i analogicznie dla tej drugiej liczby. Ta druga liczba ma moduł równy 1, bo tutaj to nie jest przez nic pomnożone, ja mogę tutaj sobie jedynkę dopisać. Czyli moduł jest równy 1, czyli ta odległość jest równa 1, no i rzeczywiście ten punkt leży na tym pierwszym okręgu. A argument jest równy 7 pi czwartych, czyli ten kąt mierzony od dodatniej półprostej rzeczywistej, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, bo taka jest konwencja, będzie równy 7 pi 4. No i teraz pytanie, jaki będzie wynik tego dzielenia? No i zachęcam cię do zatrzymania tworzenia filmu i podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania, zanim zobaczysz moje rozwiązanie, które wygląda tak. No, podzielmy to. Tutaj wygodniej będzie moim zdaniem zapisać te liczby w postaci wykładniczej. Czyli również z użyciem modułu i argumentu, tylko troszeczkę innej postaci. Zgodnie ze wzorem Eulera zapiszemy sobie to jako e do potęgi i razy ten argument. A ten argument jest równy 7 pi 6 dla tej liczby. I wtedy będziemy mogli skorzystać z własności funkcji wykładniczej. Myślę, że to będzie bardziej przejrzyste wtedy. No więc tę liczbę też zapiszę w takiej postaci. To jest nic innego jak e do potęgi i razy ten argument, który tutaj występuje, czyli 7 pi no, i teraz dzielę te liczby w takiej postaci, czyli będę miał 7 razy e do potęgi i 7pi 6 podzielone przez, no te jedynki nie będę przepisywał, bo no nie ma żadnego znaczenia, przez e do potęgi i razy 7pi 4. No, i teraz wiemy, że jak mamy iloraz dwóch wyrażeń wykładniczych, z których w których mamy tę samą podstawę, to możemy po prostu odjąć od siebie te wykładniki. Czyli tutaj dostanę po prostu 7 razy e do potęgi, która będzie różnicą tych wykładników. No i właśnie to miałem na myśli, mówiąc, że będzie wygodnie skorzystać z tej postaci wykładniczej, bo to wtedy jest bardziej przejrzyste, moim zdaniem, że tutaj mamy po prostu różnicę tych wykładników i razy 7 pi czwartych, tutaj w tym drugim. No dobrze, tutaj mogę teraz wyciągnąć IP przed nawias, a w nawiasie zostanie mi 7 szóstych odjąć 7 czwartych. Odjąć 7 czwartych. No czyli sprowadza się do, to do wykonania, odejmowania ułamków. Ja sobie może tutaj na boczku to przepiszę, żeby nie Przepisać w kółko całej reszty. Ile to jest 7 szóstych, odjąć 7 czwartych. No tutaj trzeba to do wspólnego mianownika sprowadzić. Wspólnym mianownikiem będzie 12, dlatego że to jest najmniejsza wspólna wielokrotność 6 i 4. Czyli tutaj muszę rozszerzyć przez 2. Będę miał 14 dwunastych. Odjąć. Ten drugi ułamek muszę rozszerzyć przez 3, czyli będę miał 21 dwunastych. No czyli w wyniku dostanę 14, 21. To jest minus 7 12, czyli taki będzie wynik, wynik tego mojego dzielenia, że to jest liczba 7 razy e do potęgi i razy pi no razy minus 7 12, to może ja to tak zapiszę, że to jest e do potęgi minus 7 dwunastych pi i. Teraz, jak ktoś chce, to może to zapisać z powrotem w postaci trygonometrycznej. No, moduł jest równy 7. Argument jest równy 7pi12. Minus 7pi12, czyli tutaj, tutaj będę miał cosinus minus 7pi12, dodać i razy sinus minus 7pi przez 12. Taki jest ten wynik w postaci trygonometrycznej. No i możemy teraz chcieć narysować tę naszą liczbę na płaszczyźnie zespolonej. O ten żółty to może tu nie słabo widać, więc wezmę jakiś inny kolor, może na przykład czerwony. I narysuję tę liczbę. Czyli jej moduł jest równy 7, a kąt jest równy, argument jest równy minus 7 pi 12. Tutaj. Ta podziałka, te kąty są podzielone akurat co pi 12. No bo jak popatrzymy, ile tutaj jest tych kątów w pierwszej ćwiartce, no to tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli pierwsza ćwiartka, która, której rozpiętość na pi drugich jest podzielona na sześć kawałków. No tak jak pi drugich podzielimy jeszcze na 6, to będziemy mieli pi 12. Czyli rzeczywiście co pi 12 tutaj jest ta podziałka kątowa. No i teraz musimy iść w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, bo mierzymy ten kąt przeciwnie niż tak jak zwykle mierzymy, bo jest ujemny. Czyli tutaj musimy pojechać. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, czyli to będzie taki kąt zmierzony w tę stronę, bo jest ujemny. No, a moduł jest równy 7. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta liczba znajduje się tutaj. Czyli to jest wynik naszego, naszego dzielenia. To jest liczba, która znajduje się w tym miejscu. No i widzimy, że ta postać trygonometryczna ma tę fajną własność, że jak dzielimy liczby w tej postaci, to moduły się po prostu dzielą przez siebie, 7 przez 1 to jest w tym wypadku 7, a argumenty się odejmują. Od 7pi6 odję odjęliśmy 7pi4 i wyszło nam minus 7pi12. Więc widzimy, że dzielenie liczb zespolonych ma fajną interpretację właśnie wtedy, kiedy zapiszemy je w postaci trygonometrycznej, czy też wykładniczej. W każdym razie wtedy, kiedy podajemy moduł i argument.